Hej, witam was wszystkich. Bardzo serdecznie mamy kolejny chrupiątek. Dzisiaj na szybko, bo jest już właściwie późno, a znowu jutro trzeba iść do pracy, mimo że są święta i ja powinienem jechać do domu. Nie wnikam. W każdym razie mam dzisiaj dla was kukurydzę prażoną, soloną z Piotra i Pawła. Zaraz na ten temat więcej powiem tylko na wstępie, że ktoś z was w komentarzach już jakiś czas temu chciał coś takiego zobaczyć. Następnym razem może kukurydza w karmelu albo kukurydza w cynamonie. Kto wie, w każdym razie osobo, która chciałaś to zobaczyć, proszę, oto jest odcinek i zaczynamy. Firmę mogliście poznać już w miniaturce, jest to marka własna Piotra i Pawła. Jeżeli chodzi o Piotra i Pawła, to sprzedaje on akurat dużo przekąsek, nie tylko solonych, ale i właściwie teraz już słodkich, w przeróżnych wariantach: orzechowo, 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 arachidowo, orzechowo, nerkowo, orzechowych i w ogóle kukurydziano-zbożowych. Więc jeśli ktoś z was ma ochotę na czyjeś nerki w cynamonie, to zapraszam do Piotra i Pawła. Kukurydza prażona solona kosztowała mnie 3,99. I will let you be the judge how pricey that is. Let's go! There's nothing on the inside, so get the hell out of my way. I'm back. Czy już wam mówiłem, że ostatnio śpię na podłodze? Moje łóżko mnie uczula. Smacznego. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja jestem Marcin, na razie. Masakrycznie słone, masakrycznie twarde, ale tutaj nie ma się co dziwić. No i wiecznie je się je. 5 takich ziaren można ciamkać i ciamkać. Nie wiem, jak bardzo ta kukurydza podchodzi mi do gustu, bo jest strasznie słona. Czy ktoś z was pamięta jeszcze angielską nazwę chrupiątku? Ta nazwa to między innymi była, bo właściwie napisów angielskich w odcinkach już nie ma od jakiegoś czasu, ale chrupiątek miał nazwę Friday i to jest chyba właściwie pierwszy przypadek i pierwszy odcinek, gdzie faktycznie spróbujemy czegoś, co jest prażono, smażono jakieś, a nie jest chrupkami. Taka ciekawostka. Ja chyba osobiście wolę kukurydzę w jakimś słodkim wariancie, jeżeli ma już być prażona, bo tak naprawdę wszyscy wiedzą, że najlepsza jest gotowana z masłem i solą. Koniec tematu. Kończę ten odcinek, bo nie ma na czym się rozwodzić. Jest jej dosyć sporo, ale ja tą cenę obniżyłbym może jakieś 50 groszy, ewentualnie o zeta, bo czemu nie? Gdyby to były nerkowce w karmelu, to nie dziwiłbym się, chociaż nerkowce w karmelu kosztują pewnie ze 2 razy tyle. Opakowania nie ma co oceniać, bo jest to opakowanie standardowe takich przekąsek, ale smak. Jeżeli chodzi o smak, dałbym temu 3, jakoś bardzo skłonny do powrotu do tego smaku nie jestem. Ja sobie to po cichaczu, poza okiem kamery, wrzucę z powrotem do opakowania. Zamknę ładnie, szczelnie, jeszcze posmaruję tutaj jednym i drugim, może się zamknie i nigdy więcej nie powróci. Kończymy. Wolałbym dorzucić do tego 2 złote i kupić jakiś słodki wariant, albo faktycznie kupić te nerkowce. Kukurydza tylko gotowana. Yeah, fuck yeah. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja jestem Marcin. Na razie. Ale mam znowu bałagan. Wracam na podłogę.